Dzień dobry Państwu. Dzisiaj bardzo ważny panel przyszłościowy. Cieszę się, że jest nagrywany, bo pewnie będziemy do niego wracać w przyszłości. Będziemy rozmawiać każdy w swoim języku narodowym, żeby mocniej zakorzenić się w miejscu, z którego pochodzimy, bo uważam, że jednym z ćwiczeń wyobraźni jest bycie w cały czas w kontakcie z miejscami, o których rozmawiamy. I jesteśmy dzisiaj w wspaniałym gronie, z nami od mojej prawej, tak? Irina Ozymuk, Western NIC Enterprise Fund, współzałożycielka ukraińskiego szczytu burmistrzów. Dzień dobry. Anastazja Bobrowa, Centrum Badań Społeczeństwa. Dzień dobry. Oraz Olga Polina z grupy Dixit. I pierwsze pytanie chciałabym skierować do Anastazji i zapytać się, jak prowadzić plany odbudowy, żeby te osiedla były nie tylko przyjazne dla klimatu, ale też dostępne cenowo, czyli spełniały wszystkie wytyczne tak naprawdę takiej polityki obwarzankowej, no ale i też wyzwań naszej współczesności. Dziękuję wszystkim, dziękuję za pytanie i zaproszenie. Oczywiście wszystkim, którzy mieli możliwość tutaj się dzisiaj pojawić i tych, którzy słuchają nas, czy to online, czy w rejestracji. Jeżeli chodzi o mieszkania na Ukrainie, jest to jedna z kluczowych kwestii w tej chwili, którymi będzie się zajmowała odbudowa kraju. Dlaczego tak w ogóle mówimy o tym, że mieszkania na Ukrainie są niedostępne, ponieważ polityka mieszkaniowa na Ukrainie jest nieco podobna do polskiej polityki mieszkaniowej, ponieważ w obydwu naszych krajach w pewnym momencie mieliśmy taką masową prywatyzację zasobów mieszkaniowych na Ukrainie. Ona była bezpłatna. Rozumiem, że w Polsce były to ceny niższe od rynkowych i ostatecznie miało to wpływ na późniejszy rozwój polityki mieszkaniowej na Ukrainie. Polegała ta polityka na wsparciu zakupów mieszkań, wsparciu budownictwa mieszkaniowego. Natomiast alternatywne sposoby pozyskania mieszkań przebiegały dość powolnie. Natomiast ponieważ na Ukrainie przed wojną właściwie nie było do dyspozycji mieszkań socjalnych. Oczywiście to było przewidziane przez nasze ustawy, nasze prawo, ale mieliśmy zaledwie 2000 mieszkań na całą Ukrainę. W Kijowie były to 272 mieszkania i jest rzeczą oczywistą, że taka ilość mieszkań socjalnych nie były w stanie zapewnić i zabezpieczyć wszystkich potrzeb. W takiej sytuacji zastała nas wojna, która wybuchła 24 lutego i doszło do największej w historii Ukrainy kryzysu mieszkaniowego. Możliwe, że jest to największy kryzys mieszkaniowy po II wojnie światowej i w tej chwili nadal nie mamy kompleksowej odpowiedzi, jak powinniśmy zareagować na to. Opracowuje się jakieś tymczasowe rozwiązania. Są to miasteczka kontenerowe czy modułowe, natomiast oczywiście nie są to rozwiązania, które mają charakter stały, ponieważ zostały obliczone na krótki okres czasu, ale mimo to oczywiście mamy ryzyko, że zostaną na stałe. Mamy takie negatywne doświadczenia modułowych miasteczek, które zostały zbudowane po roku 2014 na Ukrainie i jeszcze na początku 2022 roku były wciąż zamieszkane. Rozwiązania te zatem stały się stałe. Z powodów oczywiście braku środków finansowych. Mówi się, że na Ukrainie potrzebujemy mieszkań socjalnych i należy ten program zwijać. Mamy oczywiście na myśli tutaj nie te mieszkania, które należą do państwa czy też do miast. W przyszłości również firmy prywatne, spółdzielnie czy organizacje społeczne mogą budować takie zasoby mieszkaniowe i zasoby mieszkaniowe miałyby być dostępne przez długotrwały okres. No, mówiąc o dostępności, mówię o tym, że ludzie nie powinni wydawać więcej niż 30% swojego miesięcznego dochodu na mieszkanie, dlatego że wtedy mogą sobie pozwolić również na edukację, na dobre jedzenie i tak dalej. Mówię o tym, ponieważ chciałbym wyrazić tę myśl, że mamy jeszcze, przed nami jeszcze długa droga w opracowywaniu tej polityki i w osiąganiu jakichś postępów. Na Ukrainie ogromnym osiągnięciem było to, że w tym narodowym planie odbudowy, który został zaprezentowany w Lugano,
pojawiło się już zdanie o konieczności zadbania o mieszkania socjalne. Jest to zatem pierwszy krok, za którym powinny pójść jakieś decyzje. Myślę, że w Centrum Polityki Mieszkaniowej w tej chwili i odbudowy mieszkalnictwa muszą być, znaleźć się ludzie, rodziny, ich życie. Oczywiście przede wszystkim potrzeby tych, którzy byli zmuszeni zostawić swoje domy, ale również tych, którzy nigdzie nie wyjeżdżali, a jednak ich mieszkania zostały zniszczone. Widzimy to codziennie. Wczoraj na przykład jedna z rakiet rosyjskich trafiła w budynek, w dom w Kijowie, mieszczący się blisko mojego mieszkania. Gdy mówię zatem o tych rozwiązaniach, o tych decyzjach, nie są to kwestie dla mnie abstrakcyjne, nie jest to zło i zagrożenie abstrakcyjne. Jest to coś, co dotyczy mnie bezpośrednio. Jest to bardzo bolesne dla mnie i dlatego wszystkie te decyzje przeżywam osobiście. Pytanie takie towarzyszące, jak myślisz o odbudowie Ukrainy, to na ile myślisz, że to będzie odbudowa na tej samej siatce urbanistycznej, a na ile te osiedla będą, nie wiem, bardziej zrównoważone, bardziej takie, że mniej w reżimie takiego hiperkapitalizmu, który mieliśmy zresztą w obu naszych krajach? Jest to świetne pytanie i myślę, że tutaj te ryzyka, które wciąż istnieją, byśmy nie wrócili do tego business as usual, tak byśmy znów nie wrócili do systemu, który zaledwie będzie odpowiadał interesom wielkiego kapitału deweloperów. Natomiast chciałbym powiedzieć, że wcześniejsza polityka mieszkaniowa na Ukrainie była zorientowana na budowanie jak największej ilości mieszkań i nigdy właściwie mieszkania te nie stały się dostępne, nigdy te mieszkania nie były stabilne, właściwie było to tylko zyskiem dla deweloperów, którzy do tej pory wciąż odgrywają największą rolę w kształtowaniu polityki mieszkaniowej Ukrainy. Były minister mieszkalnictwa też był byłym deweloperem. I widzimy tutaj te relacje i te powiązania. Widzimy, jak to wpływa na strukturę miasta. Ukraińskie miasta nawet i przed wojną były takimi epicentrami konfliktów, stałych konfliktów pomiędzy deweloperami i mieszkańcami miasta. To w tej chwili wciąż trwa, pomimo nawet stanu wojennego i zakazów sądów, brak dokumentów. Deweloperzy kontynuują rujnowanie, rozbiórki, kontynuują budowy. Myślę, że należy to łączyć z priorytetami w polityce mieszkaniowej. Nie można tylko mówić, że są to źli ludzie, którzy oczywiście ludzie ci mają swoje interesy, które należy tutaj uwzględnić. Myślę, że jeżeli priorytety zostaną określone w nowy sposób, to będziemy w stanie się z tym zmierzyć i osiągnąć rozwiązania odpowiadające na potrzeby ludności. Myślę, że społeczeństwo obywatelskie Ukrainy tutaj będzie bardzo przyglądało się przyszłej odbudowie, tak by ta odbudowa była prowadzona w interesie społecznym. Myślę, że nawet i rząd jest w tej chwili bardziej wrażliwy na te kwestie. Myślę, że tutaj ta wrażliwość na niesprawiedliwość umożliwi sprawiedliwą odbudowę. Kto będzie miał jaki wpływ, ile tam będzie biznesu, ile tam będzie biznesu z zachodu, to w drugiej rundzie pytań do tego wrócimy. A teraz, Olgo, ciebie bym chciała zapytać o temat niezależności energetycznej. W jaki sposób wy jako ekspertki i eksperci z Ukrainy zastanawiacie się nad tym, żeby zadbać o autonomię energetyczną, która teraz jest szczególnie ważna, kiedy przedmiotem ataków Rosjan jest podstawowa infrastruktura. Dziękuję za to pytanie. Jest to pytanie równocześnie proste, ponieważ jest bardzo precyzyjnie sformułowane, jest bardzo złożone, ponieważ znalezienie odpowiedzi na to pytanie nie jest rzeczą prostą. Jednakże na początku może zdefiniujmy, o czym myślimy, gdy myślimy o niezależności energetycznej. Gdy mówimy o generowaniu
energii elektrycznej, to poziom niezależności, ten poziom niezależności został osiągnięty przez Ukrainę jeszcze przed wojną. Na początku wojny zostaliśmy włączeni do europejskiej sieci energetycznej i do do początków października udawało nam się nawet eksportować energię elektryczną, co przynosiło zupełnie poważny dochód budżetowy. Natomiast gdy już od początku wojny nasza infrastruktura energetyczna była celem ataków. W tej chwili te ataki po prostu zostały zintensyfikowane. Dziś rano też bardzo uważnie słuchałem wiadomości, ponieważ atakowano centralę w sąsiedztwie budynku, w którym mieszkałam, wyrosłam. Poza tym są to bardzo znane dla nas, nam dzielnice mieszkaniowe, bardzo nam bliskie. Chciałbym kontynuować o niezależności energetycznej. Mamy jeszcze taki ważny aspekt jak dostarczenie gazu. Tutaj strona ukraińska ma pewne problemy i te problemy były też przed wojną. Przy każdym sezonie grzewczym mieliśmy dbać o nasz gaz w magazynach gazu i ten problem nigdzie nie zniknął po wojnie. Ponadto wraz z rosyjską agresją Ukraina i nie tylko Ukraina, niektóre też państwa europejskie miały zweryfikować swoje ambicje i zaczęły patrzeć w tym stronę, że być może odnawiać pewne paliwo w postaci węgla, żeby z tego korzystać, ale wraz z tym myślę, że nie należy skupiać się na tych decyzjach i być może należy jednak myśleć w kierunku dywersyfikacji źródeł. Na przykład w Ukrainie stworzone już są przepisy prawne w celu korzystania z biometanu. Wodór to już oddalona perspektywa, natomiast jeśli chodzi o biometan, to już mamy takie podstawy prawne, przepisy odpowiednie. Teraz wróćmy do kwestii inwestycji i kwestii bezpieczeństwa, ponieważ można stworzyć zawsze te przepisy, wydać jakieś ustawy, ale kto będzie inwestować w te projekty, kto będzie wydawać swoje pieniądze na to, kto będzie to wszystko robił. Nasza organizacja wspiera pewne projekty, jeśli chodzi o plany odbudowy, przygotowujemy opinie, przeprowadzamy badania i w ramach jednego z projektów przeprowadzaliśmy badanie. Był to głównie mały i średni biznes, ale MŚP to to dotyczy właśnie MŚP. Oni są bardzo zorientowani na zieloną odbudowę, ale mają problemy związane z wojną i przebywają w bardzo trudnych warunkach, kiedy nie wiadomo, jaka będzie przeszłość. Zwiększenie narodowego wydobycia gazu wydaje się jednym z odpowiednich rozwiązań, ale firmy prywatne niestety nie rozpatrują dużych inwestycji, dopóki jest niebezpieczeństwo. Jeśli chodzi o firmy narodowe, o korporację narodową, jest obciążona pewnymi zobowiązaniami społecznymi, socjalnymi, bo na razie ukraiński rząd trzyma ceny na gaz dla konsumentów prywatnych i jak długo to będzie mogło trwać, jak to się skończy, trudno przewidzieć, bo w zasadzie nie działają obecnie mechanizmy rynkowe. Ale tutaj nie chcę dawać jakichś ocen pozytywnych lub negatywnych, bo mamy bardzo skomplikowane, trudne warunki. Po prostu wyjdźmy z tego, że Naftohaz raczej nie będzie mógł zwiększyć wydobycie w najbliższym czasie. Chociaż są nowe pokłady, które zostały otrzymane i jeżeli będzie tam zwiększenie wydobycia gazu, być może to częściowo rozwiąże problem. Jednak wracając do inwestycji, do bezpieczeństwa, chciałbym powiedzieć o takie rzeczy i tych słów pewnie bym jeszcze z rok temu nie powiedziałabym. Naszymi najlepszymi inwestycjami teraz jest broń i obrona, czyli im więcej, im bardziej nasze obiekty infrastruktury krytycznej będą bronione, tym mniej zjawisk kryzysowych będziemy mieć. Im bardziej nasze wojsko będzie mieć możliwość
ataku i ofensywy, tym mniej nasz wróg będzie mógł atakować nasze obiekty infrastruktury. I tym więcej bezpieczeństwa możemy dać naszym inwestorom i więcej obietnic możemy wykonać. I tym bardziej będziemy mogli ich przekonać, aby inwestować w ukraińską infrastrukturę energetyczną, w technologie zielone, w ukraińską infrastrukturę wydobywczą i w korzystanie z nowych, innych rodzajów paliwa i tak dalej. Odbudowa obiektów energetycznych w zasadzie teraz trwa, czyli mamy dwa równoległe procesy. Jest plan odbudowy i częściowo jesteśmy też procesu określenia strategii odbudowy. Nasi eksperci w tym uczestniczą, ale nie mogę powiedzieć, że wszystkie nasze procesy zostały uwzględnione. Jesteśmy w trakcie pewnego procesu. Jeśli chodzi o rzeczywisty proces odbudowy, to jest to, co dzieje się właśnie teraz w obiektach, czyli one są odbudowane, odnawiane są ich procesy, czyli dostarczanie wody i tak dalej. I te procesy nie mają za dużo takich wspólnych punktów. Bardzo pomaga Europejska Energetyczna Wspólnota, która stworzyła taką fundację, gdzie są środki na potrzeby odbudowy ukraińskiej infrastruktury. Tam są środki w postaci pieniędzy, a także w postaci sprzętu, urządzeń, które pomagają naszym pracownikom, naszych firm energetycznych szybko odbudowywać się, szybko naprawiać to, co zostało zniszczone. Czyli odbudowa trwa, jeżeli mówimy o infrastrukturze energetycznej. Tylko jest inna kwestia, czy jest zielone, czy jest zrównoważone. To jest pytanie i to pozostanie pytaniem dopóki będzie trwać opracowanie strategii odbudowy. Ta strategia jest omawiana i pierwszy projekt, jak koledzy już wspominali, już został przedstawiony w lipcu w Lugano. Nie wiem, czy mam jeszcze coś do dodania, jeśli chodzi o ten temat. Są pewne najważniejsze takie tezy. Podsumowałam tutaj odpowiedź dotyczącą inwestycji, dotyczącą niezależności energetycznej i pewnie tutaj najważniejsze jest dywersyfikacja, bezpieczeństwo, broń. Dopytam o jedną kwestię. Ile miejsca jest na obywatelską energetykę, czyli na takie rozproszone inwestycje w zieloną energię, które nie są centralne i państwowe, ale raczej są, nie wiem, przydomowe albo lokalne? Czy widzisz to jako jakiś kierunek dla przyszłości? Tak, oczywiście. Chodzi o to, że zetknęliśmy się z tym, że gospodarstwa domowe i gminy muszą mieć jakieś rezerwy po to, aby jeżeli powstają jakieś problemy w centralnym systemie energetycznym, żeby mogli, potrafili wspierać się samodzielnie. Istnieje wiele takich punktowych projektów pilotażowych, które pomagają kupować wspólnotom, gminom generatory prądu, ale ta działalność nie jest systemowa i jest inicjowana na poziomie lokalnym. I wydaje mi się, że zapomniałam o odpowiedzi w liczbach. Przygotowywałam się do dzisiejszego spotkania i jednak Kijowska Szkoła Gospodarki zliczyła te straty, jeśli chodzi o energetykę i ewentualne potrzeby, jeśli chodzi o odbudowę, czyli inwestycje. Odbudowa potrzebuje 3,5 miliardów dolarów, a straty są szacowane na ponad 13 miliardów dolarów. Ale co tutaj ma znaczenie? Ta liczba nie uwzględnia wczorajszych ostrzałów, dzisiejszych ostrzałów, czyli jakakolwiek wypowiedziana liczba teraz nie będzie, może nie być aktualna już za chwilę. No tak, to trudno szacować koszty, jak trwa wojna. Iryna, ciebie bym chciała teraz zapytać jako osobę, która jest liderką Forum Burmistrzów, znaczy jak wygląda ta współpraca między organami centralnymi i lokalnymi? Bo to, co dla nas tutaj jest bardzo ciekawe z Polski, to to, że macie bardzo duży poziom takiej lokalnej samoorganizacji i to właśnie burmistrzowie miast są tymi lokalnymi liderami, co świadczy też o skuteczności waszych działań. Jakbyś mogła opowiedzieć, jak wygląda ta współpraca, co można zrobić lepiej i jak wyglądają też wasze dyskusje w kontekście odbudowy Ukrainy? Czy każde miasto będzie miało taki sam plan, czy one są dostosowywane lokalnie?
czy będą szersze ramy i środki będą przeznaczane lokalnie wedle decyzji burmistrzów. Jak wygląda to napięcie? Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe też dla nas tutaj, mimo tego, że nie mamy tak dramatycznej sytuacji jak wy. Dziękuję za pytanie i bardzo dziękuję za całą tę konferencję. Zacznę opowiadać tak samo jak Ola, że to jest bardzo ciekawe pytanie, ale nie ma prostej odpowiedzi, łatwej odpowiedzi na to pytanie, bo tutaj w ogóle to pytanie zawiera wiele aspektów. Po pierwsze, odbudowa miast to jest priorytet i zadanie dla bardzo wielu ważnych i odpowiedzialnych osób i organów, urzędów. I to ma przewidywać koniecznie też udział wspólnot terytorialnych ukraińskich gmin. To jest to, co jest ważne dla Ukrainy i to jest możliwość maksymalnego zwiększenia mechanizmów partycypacji w samorządzie terytorialnym. Jeśli chodzi o lekcje na podstawie przeszłości, zobaczyliśmy, że jedna z najefektywniejszych reform na Ukrainie to była reforma decentralizacji samorządu terytorialnego. I możemy nawet zobaczyć, jak miasta reagowały, jak władze lokalne reagowały. Bardzo szybko potrafiły się spiąć, skupić i są też pomyślne przykłady relokacji biznesu, którzy w ramach takiego gospodarczej odbudowy, także społecznej odbudowy, tam gdzie można było pomagać osobom wewnętrznie przesiedlonym. Tutaj są przykłady Lwowa, Czerniowców, Ivano-Frankiwska, w ogóle całej Ukrainy Zachodniej. Cała Ukraina Zachodnia stała się takim silnym wsparciem dla osób wewnętrznie przesiedlonych. I także zobaczyliśmy bardzo dziwną dla Ukrainy rzecz, że ogólnie mieliśmy dużo pretensji, zarzutów wobec służb komunalnych. Wszystko było trudne, długo trwało, było nieskuteczne. A po tej rosyjskiej agresji, po 24 lutego, zobaczyliśmy, pewnie Państwo też zobaczyliście te obrazki, kiedy rakieta przylatuje do centrum Kijowa, do centrum miasta Dniepr i już następnego dnia już droga została wyremontowana, już nie było wyrw, czyli służby komunalne stały się też takimi superbohaterami. I zobaczyliśmy, że rzeczywiście odpowiedzialność na poziomie lokalnym jest bardzo ważna. I teraz właśnie urzędy miast i władze miejskie mają za zadanie udokumentowanie tych wszystkich zniszczeń, aby mówić później o odbudowie. Drugi ważny aspekt to jest to, że o czym mówią też zagraniczni eksperci i też Ukraińcy. Nie chcemy odbudowywać, żeby było tak jak wcześniej. Chcemy odbudować tak, żeby było lepiej niż wcześniej. Nie chcemy znowu naprawiać tych budynków z czasów Chruszczowa i znowu tworzyć te mieszkania, które będą energetycznie nieskuteczne, nieefektywne. Chcemy budować dostępne mieszkania też, o czym mówiła Nastia i Ola. I tutaj władze lokalne potrzebują pomocy, bo teraz ich zadanie polega na tym, żeby zrobić takie złożone plany odbudowy, wielowątkowe plany odbudowy. Tutaj zaangażowanie wielu ekspertów, zarówno w zakresie efektywności energetycznej i także planowanie miast wysokiej jakości, urbanistów wysokiego poziomu, tych urbanistów, na których wcześniej być może nie zwracano uwagi, nie angażowano. Teraz jest właśnie nowa możliwość, aby to zrobić. Dalej, współdziałanie z władzami centralnymi, szczerze mówiąc, jest ta współpraca dość skomplikowana, trudna, bo są kwestie, które wymagają szybkich decyzji i często będą kompromisowe te decyzje. Być może nie najlepsze, nie idealne. I w tym celu jest bardzo ważne, aby to współdziałanie między władzami centralnymi a lokalnymi, żeby stworzyć specjalną komisję w zakresie odbudowy, która obejmuje ponad 2,5 tysiące różnych specjalistów, ekspertów i te plany kompleksowe odbudowy mają być w tej komisji, która będzie analizować i już dopiero wtedy podejmować decyzję. Mam nadzieję, że będzie wspólny język i właśnie to dobre współdziałanie między władzami centralnymi a lokalnymi. Jeszcze jeden aspekt to finansowanie, bo jeśli chodzi o szybkie decyzje, kompromisowe i długoterminowe decyzje, potrzebne są pieniądze. Ukraina teraz z gospodarczego punktu widzenia ma trudności ze środkami. I teraz jestem ciekawa Państwa opinii, skąd miasta otrzymują pieniądze do budżetów lokalnych. Mogę tak się zwrócić teraz do publiczności. Jak myślicie, skąd są pieniądze w tych miastach? No właśnie.
z podatków, z czyich podatków? Wojskowych. Miasta teraz dostają najwięcej, bo wojskowi, nasi żołnierze mają największe wynagrodzenia i jest relokacja biznesu, ale tutaj prowadzę ku temu, że odbudowa będzie nie za pieniądze biznesu lokalnego, nie za pieniądze ukraińskich mieszkańców, a najprawdopodobniej z zewnętrznych środków. I gdzie szukać pieniędzy, to też są wyzwania. I jak dzielić te pieniądze? Tutaj jest kilka mechanizmów też na poziomie centralnym i na poziomie lokalnym. Na poziomie centralnym została stworzona taka duża organizacja, która nazywa się United 24. Pewnie słyszeliście o tym państwo, gdzie są na różne sposoby Ukraińcy szukają pieniędzy, zaczynając od Balenciagi, takich firm projektowych, angażując światowe znane gwiazdy w celu fundraisingu. I tam jest oddzielna taka rubryka na odbudowę, na medyczną odbudowę, na humanitarną i tak dalej. I jak te pieniądze będą dzielone? Najprawdopodobniej władze centralne będą decydować, tak jak jest jakiś region bardziej priorytetowy, czy nie, w celu odbudowy. Co mogą robić miasta i co już robią? Już komunikują ze swoimi miastami partnerskimi. I tutaj znowu chcę podkreślić o dużym podziękowaniu, w szczególności polskim miastom. Miałam możliwość rozmowy z prezydentem Lublina. Zwiększyli liczbę miast partnerskich z Charkowem, teraz wzmocnili współpracę. To nie jest już formalne partnerstwo, jak często bywało w przeszłości, a bardzo aktywna współpraca. Także z panią prezydent miasta Gdańska nawet nazwali ulicę przy konsulacie rosyjskim, ulica Bohaterów Mariupola. I dużo też pomocy humanitarnej w zakresie pomocy Ukrainie. I to jest pomoc na różnym poziomie, w tym też finansowa, ale też ekspercka. I bardzo będziemy potrzebować tej eksperckiej pomocy, jak uczynić, aby miasta były komfortowe, wygodne, żeby miasta były efektywnie z energetycznego punktu widzenia i tak dalej. I być może taka rzecz jeszcze z osobistej perspektywy. Teraz ja tymczasowo przebywam w Polsce, w Warszawie i mam tak zwany user experience. I nawet miałam taką przygodę, spadłam z hulajnogi, bo infrastruktura w Warszawie jest bardzo dobra. Zrozumiałam, że mogę poruszać się hulajnogą i uczestniczyć jeszcze przy tym w konferencji na Zoomie, ale to jest niebezpieczna rzecz. Co jest ciekawe, w Warszawie jest dobra infrastruktura, mamy się tego uczyć, tak jak to się robi w Polsce, bo jeżeli mówimy, że za granicą teraz przebywa około 8 milionów Ukraińców, którzy później wrócą i zobaczą te miasta, które są inne, a po pół roku, po roku to już będzie bardzo duży kontrast i bardzo liczymy na to, że ci ludzie będą głosem i uczestnikami tych zmian w miastach i pomogą swoim władzom lokalnym zmieniać się. Jednym z bardzo istotnych, krytycznych momentów jest ten fakt, że przed wojną mieliśmy na Ukrainie 2,7 miliona ludności z niepełnosprawnościami. W tej chwili nie znamy tej liczby, ale z pewnością po każdym ataku bombowym, każdym ataku rakietowym ta liczba zwiększa się. Będziemy mieli dużą liczbę osób z niepełnosprawnościami, również dzieci. Mówimy o dużej liczbie osób z uszkodzeniami narządu ruchu, również z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. Ukraińskie miasta nie mają z tym dużych doświadczeń. To jest ich słabe miejsce i tutaj będziemy potrzebowali dużej pomocy. Oczywiście koordynacja również tej przyszłej budowy, podbudowy jest bardzo złożona. Nie mamy odpowiednich ocen eksperckich na poziomie kraju. Ta koordynacja będzie niezbędna. Oczywiście szacunki kosztów, środków niezbędnych. Oczywiście mamy ogromne nadzieje, że uda nam się pozyskać doświadczenia od innych, oczywiście w celu lepszej przyszłości. Wciąż powtarzamy, że zapłaciliśmy tak dużą cenę za niepodległość Ukrainy i wciąż ją płacimy, że odbudowywanie słabej jakości w sposób taki cwany czy skorumpowany, po prostu nie możemy sobie na to pozwolić. Te procesy wciąż trwają. Mam nadzieję, że one będą efektywne, będą przejrzyste i będą gwarantowały efekt.
No właśnie, ta współpraca i zasysanie wiedzy ze wszystkich krajów w Europie wydaje się bardzo ważna, ale jednak ja miałam pewien niepokój, jak zobaczyłam post reklamowy duńskiego architekta Jana Gela, który już się pali do tego, żeby przebudować ukraińskie miasta. I wydaje mi się, że jest dużo takiej pokusy, zwłaszcza wśród starszego pokolenia urbanistów i ekspertów, żeby powiedzieć wam, jak ma wyglądać wasz lepszy świat. Więc chciałabym się was zapytać, jak wy widzicie zaangażowanie tego zewnętrznego grona eksperckiego, które pewnie widząc zburzone miasta już ma swoje fantazje w głowie, a to są przecież wasze miasta. Jak wyobrażacie sobie tą współpracę w takim idealnym modelu, który pozwoliłby wam wykorzystać jak najwięcej dostępnej wiedzy, ale jednocześnie zachować pewną autonomię i podmiotowość? To może do ciebie, Anastazja, jako pierwszej to pytanie. Dziękuję oczywiście bardzo za to pytanie, ponieważ jest to jeden z problemów, którym się przejmuję. W tej chwili odczuwamy bardzo duże zainteresowanie Ukrainą i nawet w naszej organizacji mamy wiele próśb o kontakt od organizacji konsultingowych, różnych innych organizacji, które z jednej strony chcą nam coś zaoferować dobrego, ale z drugiej strony zupełnie nie orientują się w kontekście ukraińskim, czego Ukrainie nie wiedzą, co oczywiście skłania mnie do krytycznego podejścia do podobnej współpracy. Nawet jeżeli są to jakieś gwiazdy architektury lub urbanistyki, to jednak nie zawsze ich konsultacje, ich rady są dla nas do przyjęcia, nie zawsze są jakimiś korzystnymi. Często są to jakieś przejawy ambicji personalnych, których nie chcielibyśmy realizować kosztem społeczeństwa ukraińskiego. Oczywiście wsparcie i podtrzymywanie tego dialogu jest dla nas korzystne i niezbędne, natomiast nie może być to jednostronna komunikacja i tutaj nasz głos i stanowisko przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego musi być widoczny i brany pod uwagę. Bardzo istotne jest, byśmy nie mówili tylko o wpływie wojny na Ukrainę, ponieważ wszyscy my mamy swoje doświadczenia i swoją własną opinię, która jest bardzo istotna nie tylko z tego powodu, że mamy wojnę, ale dlatego, że jest naszą osobistą opinią, stanowiskiem i doświadczeniem. Musimy to akcentować w chwili, gdy będziemy kontynuować dialog z zewnętrznym światem architektów i urbanistów. Myślę, że w tej chwili miasta ukraińskie i społeczeństwo ukraińskie do tej pory trwało w tym stanie pokolonialnym i w tej chwili przechodzimy taką dekolonizację i zastanawiamy się, jak sami powinniśmy myśleć o naszych ukraińskich miastach, jak chcemy je kształtować i odbudowywać. Po pierwsze, te informacje szukamy w samych sobie, w swoim doświadczeniu, ale również chcielibyśmy ją pozyskiwać z zewnątrz, ale na zasadach równego dialogu. To chciałam powiedzieć. Olga? Zastanawiałem się, jak jej udzielić odpowiedzi, tak by była to najlepsza możliwa odpowiedź, ponieważ mój sektor energetyczny, którym się interesuję, jest dosyć specyficznym. To natomiast jeżeli mówimy o tym komunikacji, rozmowach między sponsorami i korzystającymi z wsparcia, to jest to pozytywna relacja mająca efekty. Mówiłem tutaj już o współpracy z Europejską Siecią Elektroenergetyczną. Oczywiście to wsparcie niestety nie rozwiązuje wszystkich problemów. Gdy mówimy tutaj o zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego, to muszę powiedzieć, że nasza organizacja tutaj miała więcej szczęścia od innych organizacji, ale to oczywiście nie znaczy, że będę się tutaj wypowiadać tylko w swoim imieniu. Tutaj zawsze mamy szansę na pozyskanie większej ilości zasobów do tej odbudowy, ponieważ jestem członkiem grupy do spraw bezpieczeństwa ekologicznego w ramach Narodowej Rady Odbudowy. Takich grup jest tam ponad 20. Naszej organizacji udało się znaleźć w dwóch. Jestem w energetyce i będę mówić o tej grupie.
ta grupa ma pewne efekty i wyniki w swojej pracy, ale osobiście sądzę, że brakuje nam krytycznej analizy projektów, które są składane do tej grupy, będąc oczywiście jakimś udziałowcem danego projektu, starasz się pilnować, by ten projekt funkcjonował, by nie został wykluczony od czasu do czasu, starasz się dać odpowiedzi i bronić projektu, argumentować za realizacją tego projektu, argumentować za jego realizacją, ale to oczywiście nie jest dla mnie satysfakcjonujące. Chciałabym również poznać i znać inne projekty, wiedzieć, czy są spójne z moim projektem, czy wchodzą w jakąś kooperację, czy nie ma sprzeczności, czy też może są pewne czy współgra z projektami składanymi przez inne organizacje i gdy omawiamy poszczególne kwestie, to niestety nie udaje nam się osiągnąć jakiejś interoperacyjności, czy w każdym razie sprowadzić to do jednego wspólnego celu. Wolałabym omawiać ogólny projekt strategii, wspólny, spójny, w którym każdy projekt będzie odgrywał swoją rolę. I wciąż nie jestem pewny, czy uda nam się osiągnąć taki poziom rozwoju tego procesu, czy może ograniczymy się zaledwie do, powiedzmy, 10 projektów. Mój udział stanie się wówczas tam niepotrzebny, bo na przykład mój projekt nie znajdzie się wśród tej dziesiątki. Nie wiem w tej chwili, jakie mechanizmy zaangażowania i inkluzji tego społeczeństwa obywatelskiego byłby tutaj optymalny. Z pewnością jednak sytuacja obecna wymaga udoskonalenia. Nie widzę tutaj bowiem jakiejś generalnej linii koncepcyjnej, ponieważ wszyscy uczestnicy właściwie składają projekty związane z ich przedwojenną działalnością. Jest bardzo trudno przemontować coś w swoim światopoglądzie, a o wiele łatwiej po prostu bazować na swoich wcześniejszych doświadczeniach, dorobku i argumentować, że jest to ta nowość i ta odbudowa. I tutaj tego krytycznego podejścia bardzo mi brakuje. Mam takie poczucie, że nawet gdybyśmy w tej chwili zatrzymali się i zatwierdzali to, co do tej pory opracowaliśmy, to nie będzie to efektywne, ponieważ nawet w ramach poszczególnej, każdej z poszczególnych grup, nikt nie jest w stanie poddać tego krytycznej ocenie. I moje stanowisko w stosunku do innych projektów złożonych przez inne organizacje, nawet jeżeli mam na ten temat jakieś poglądy, to nie mam możliwości ich wyrażenia. Zatem ten udział społeczeństwa obywatelskiego jest możliwy, natomiast jest bardzo ograniczony. Po prostu zaproponowano nam udział, na co się zgodziliśmy. Do innych organizacji eksperckich nie wystosowano takiego zaproszenia. No, trudno mi to oceniać. Trudno powiedzieć, że społeczeństwo obywatelskie nie jest włączane w te procesy państwowe, ale zawsze mogłoby to być znacznie bardziej efektywne. Irina, a jak ty widzisz tę chęć pomocy ze strony Zachodu, która czasami może jest nadmiernie arogancka, a czasami jest to dobra okazja do tego, żeby ludzie przetestowali najlepsze swoje koncepcje, najlepsze technologie w momencie, kiedy u siebie mają swoje własne ograniczenia. Jak do tego podchodzisz i jak zrobić to dobrze? Oczywiście to ogromne zainteresowanie Ukrainą jest z pewnością, niezależnie od wszystkiego, pozytywnym aspektem. Dlatego, że nie mamy doświadczeń związanych z odbudową powojenną, ponieważ i Europa również nie dysponuje takimi doświadczeniami, ponieważ odbudowa po II wojnie światowej jest rzeczą już dość odległą w historii i wiele z tych technologii jest przestarzałych. Jest książka przetłumaczona na język ukraiński Jana Gejla, o którym pani wspomniała. Na pewno tutaj pozytywnym elementem jest sposób wykorzystania tych doświadczeń w przyszłości. Również Norman Foster przyjeżdżał do Kijowa, co było bardzo nagłośnione przez mera i
urząd mera. Chciałabym powiedzieć, że wraz z wojną Ukraińcy bardzo silnie zaczęli odczuwać tę oryginalność, tożsamość ukraińską, unikalność kultury ukraińskiej. Jeszcze bardziej zaczęliśmy cenić swoich byłych bohaterów wyniszczonych przez Rosję, również budynki, również architekturę, kulturę. I ta współpraca z zagranicą pozwoli nam pozyskać technologie, nowoczesne technologie dotyczące efektywności energetycznej, powiedzmy zielone dachy, koncepcje. Natomiast powinno to wszystko odbywać się w bardzo ścisłej współpracy ze specjalistami ukraińskimi, którzy ostatecznie powinni decydować, jakimi będą miasta w Ukrainie, ponieważ tendencja do składania podarunków, na przykład powiedzmy, że Gruzja chce podarować przedszkole jakiemuś miastu i już ma gotową koncepcję, ale możliwe, że to przedszkole nie wpasowuje się w koncepcję urbanistyczną danego miasta. Podobnie nawet nasz prezydent starał się motywować inne państwa do objęcia patronatem odbudowy poszczególnych miast na Ukrainie. Myślę, że tutaj pozytywny udział osób z zagranicy może oczywiście sprowadzać się do udziału w pewnej przejrzystym stosowaniu, przekazywaniu, udzielaniu technologii nowoczesnych i efektywności w realizacji środków finansowych, ponieważ zagraniczne doświadczenia i wiedza może być tu bardzo pozytywna. Natomiast chcielibyśmy uniknąć czegoś takiego, że na przykład w Żytomierzu pojawiło się coś, co jest kopią znanego muzeum w Walencji, które zupełnie nie przystaje do Żytomierza. Mamy bowiem takie instrumenty jak konkursy architektoniczne. Oczywiście zajmuje to znacznie więcej czasu. Niekiedy mieszkańcy mogą się niepokoić, po cóż te długie konkursy, musimy przecież żyć, mieszkać, funkcjonować, posyłać dzieci do szkół, do przedszkoli, mieć bibliotekę, ale powinniśmy rozumieć, że odbudowa Ukrainy nie będzie miała skutków tylko na najbliższe lata, następnego roku. Musimy tam mieszkać potem bardzo długo. Procesy te zatem powinny być bardziej perspektywiczne. Jeszcze jeden przykład chciałbym dodać, dlaczego dla Ukrainy i dla społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie jest to istotne. Jest to ten nowa warstwa, grupa aktywistów, wolontariuszy i nawet wojskowych, to, że mamy w tej chwili ogromną ilość nowych bohaterów, którzy już znaleźli się na tamtym świecie, na przykład Roman Ratuszny, 28-latek, który znalazł się na froncie w tak młodym wieku, ale przede wszystkim to, że walczył w obronie Protasowego Jaru w Kijowie i w tej chwili jest to jakiś tam rezerwat zielonych terenów i właściwie walczył bardziej z deweloperami, którzy chcieli tam zbudować duże budynki. Dlatego Ukraińcy powinni brać udział w tym procesie, ponieważ to oni będą bronić ukraińskich parków, ukraińskich rezerwatów i właściwej, rozsądnej architektury. Zagraniczni specjaliści mogą nam dostarczyć nowe technologie i wiedzę dotyczącą energoefektywności, przejrzystości w wydatkowaniu środków. Myślę, że taka forma przyniesie pozytywny rezultat. Skoro wywołałeś ten temat przyrodniczy, to jeszcze chciałabym się zapytać o ten środowiskowy aspekt, no bo to ta pokusa szybkiej odbudowy, nie licząc się z niczym, jest bardzo duża. I jak wy widzicie zachowanie po prostu i też regenerację tej części przyrodniczej waszego kraju, która też jest bardzo ważnym elementem, też chyba też tożsamościowym. Jak widzicie ten temat? Która chce odpowiedzieć pierwsza? Olga? Odpowiadając na to pytanie, pewnie wyjdę poza ramy sektora energetycznego, ponieważ na przykład europejskie dyrektywy ekologiczne łączą przemysł, ciężki przemysł, energetykę i wiele dyskutowaliśmy o tym w ramach planu odbudowy, w ramach różnych koalicji, organizacji pozarządowych. I takie uproszczone podejście
bardzo uproszczone teraz, ale żeby o tym mówić i żeby publiczność mogła omawiać ten projekt, żeby te obiekty, które zapewniają życie gminy, mają szybko się odnawiać, odbudować, żeby wspólnota terytorialna mogła szybko dostać światło, wodę i inne niezbędne do życia rzeczy. Ale jeżeli mamy do czynienia z odbudową takiego obiektu, jak na przykład zakłady Azovstal, który został zniszczony całkowicie i będzie od nowa budowany, to w tym przypadku należy rozpatrywać wyłącznie odbudowę z uwzględnieniem standardów ekologicznych Unii Europejskiej. Teraz podkreślam właśnie Unia Europejska, bo mamy teraz ambicje, aby zostać członkiem Unii Europejskiej. Mamy układ stowarzyszeniowy, który ciągle działa. Mamy cały szereg dyrektyw, w tym też 30, wśród których jest dyrektywa 2010/75 o zapobieganiu zanieczyszczeniom przemysłowym, która przewiduje wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii i praktyk. I zatwierdzonych, one są aktualizowane, istnieją jeszcze od lat 80., czyli to są technologie, z którymi należy się zapoznać i stosować w swojej pracy już teraz. Więc takie zakłady jak Azovstal i inne obiekty przemysłowe, których nie da się odbudować tu i teraz, takie obiekty właśnie mają być odbudowywane już z uwzględnieniem tych standardów. I ja tutaj jeszcze trochę pójdę w innym kierunku i przypomnę, że w czasach przedwojennych mieliśmy dużą dyskusję z biznesem, ze społeczeństwem obywatelskim, z aktywistami ekologicznymi i z państwem. Jeśli chodzi o wprowadzenie tej dyrektywy, opracowano szereg projektów ustaw, które jeden projekt przeszedł przez pierwsze czytanie w parlamencie, później został zdjęty z rozpatrywania, bo był bardzo duży sprzeciw dużego biznesu, jeśli chodzi o wprowadzenie właśnie tej dyrektywy. Bo przechodzić na NDTM to jest za drogie i taniej jest robić tak, jak jest. Ale to nie jest stanowisko, które przetrwa, ponieważ świat idzie do przodu i my musimy iść wraz z tym światem do przodu. Jeżeli pozostaniemy na tym samym poziomie wprowadzania tych technologii ekologicznych, jeśli chodzi też o oczyszczanie w dużych zakładach, stracimy na wprowadzeniu polityki korygowanie importu, bo chociaż nie jest skierowana przeciwko ukraińskiego sektora energetycznego i przemysłowego, ale Ukraina ucierpi z tego powodu, bo nasze zakłady, fabryki, nasze elektrownie nieurządzone i nie mające takiego sprzętu oczyszczającego jak w Europie. I może to zabrzmi cynicznie, ale wojna, pomoc, to jest pewna szansa po to, aby przejść do tych technologii zielonych, bo trudno nam uzasadnić teraz inwestycje. Nie możemy nic obiecać inwestorom. Oprócz tego, że możemy apelować do inwestora, popatrzeć na 10-15 lat do przodu i w takim przypadku rzeczywiście to będzie najlepsze inwestowanie w Ukrainę, ale pierwsze kroki należy czynić już teraz, to jest oczywiste. Ale łatwiej teraz uzasadnić pomoc, która jest przekazywana i jest wielu chętnych, aby pomagać. I jest tylko pytanie, jak wykorzystamy tę pomoc. Czy będą kryteria tej odbudowy zielonej? Czy będziemy odbudowywać obiekty przemysłowe w ten sposób? Jak będziemy rozróżniać, który z obiektów należy odbudowywać właśnie teraz, nieważne z jakimi technologiami, a który z nich należy odbudowywać, ale według nowych standardów? To już są takie bardziej skomplikowane pytania operacyjne. Na nie też już są odpowiedzi. Tutaj Europejska Wspólnota też jakoś dzieli, które z tych projektów mogą być zielone, ale ważne, żebyśmy to wszystko omawiali, bo w trakcie odbudowy jest bardzo dużo procesów pomocy i różnych iteracji, różnej komunikacji, ale bardzo ważne, żebyśmy z tego skorzystali z perspektywy zielonego wzrostu, żebyśmy w sposób adekwatny, odpowiedni odbierali nasze ambicje europejskie, unijne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że mimo to,
że swoją krwią zasłużyliśmy na to prawo i tak będziemy musieli odpowiadać pewnym kryteriom, pewnym standardom i w tym celu mamy już teraz przewidywać pewne kroki już teraz, na tym etapie. Przynajmniej mamy planować w sposób strategiczny i myśleć o tym, jak będziemy korzystać z tej pomocy, aby mieć ten zielony wzrost. Gdzie jest miejsce na ten wątek przyrodniczy w odbudowie? Spróbuję kontynuować i jeżeli mówimy właśnie o kwestii mieszkań, to ekologia mieszkań z jednej strony to jest zielone budownictwo, z drugiej strony to jest równoważność projektów. Projektowanie w sposób zrównoważony. Na Ukrainie jest duży problem przestarzałych mieszkań. Większość mieszkań w Ukrainie została wybudowanych jeszcze w czasach Związku Radzieckiego i około 80% tych mieszkań nigdy nie były remontowane, naprawiane. Po prywatyzacji w Ukrainie był taki paradoks, że z jednej strony wiele osób ma mieszkanie na własność, a z drugiej strony mają na tyle biedne, że nie mogą płacić ani za usługi komunalne, ani tym bardziej oszczędzać pieniądze na remont w przyszłości. Niestety nie zostały stworzone jakieś mechanizmy, jak można te pieniądze oszczędzać, odkładać na przyszłość i o tym, że w Ukrainie zostały stworzone wspólnoty mieszkaniowe, ale jeżeli taka wspólnota nie ma pieniędzy, to oznacza, że ten obiekt, ta organizacja, ta wspólnota będzie biedna i nie będzie potrafiła przeprowadzać remontów kapitalnych. I teraz, kiedy mówimy o odbudowie mieszkań, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jak będziemy w przyszłości za 10, 15, 20 lat finansować odbudowę tych mieszkań. Od tego, na ile dobrej jakości będą teraz projekty, zależy to, jak szybko trzeba będzie remontować się to, naprawić w przyszłości. Tak czy inaczej, jeżeli to się stanie po 30, po 40 latach, trzeba będzie to remontować i już teraz musimy wiedzieć, jak będziemy odkładać na to pieniądze, jak będziemy zarządzać blokami wielorodzinnymi. Jeżeli to będą mieszkania socjalne, to też trzeba rozumieć, jak będą odkładać i oszczędzać te pieniądze, środki operacyjne. I kiedy damy sobie radę z tymi kwestiami, pozwoli nam to tworzyć jakieś długoterminowe plany. Ale także w Ukrainie teraz mamy pewien problem w ogóle z długoterminowym planowaniem, ponieważ nie możemy planować naszej przyszłości, dopóki cały teren Ukrainy nie będzie zwolniony, deokupowany, dopóki się nie skończy wojna i kiedy nie powrócimy do granic z 1991 roku i do tamtej chwili mamy pewne takie niedookreślenie i możemy budować projekty mieszkań z uwzględnieniem wszystkich technologii, możemy opracować świetne mechanizmy, ale jeżeli jutro przyleci rakieta, to nic nie będziemy mogli zrobić, więc potwierdzam to, co mówi Ola o broni. To jest najważniejsze, co teraz jest potrzebne Ukrainie. Ale jeżeli mówimy o mieszkaniach, to jest ten sposób zrównoważony, tworzenie tych projektów i rozumienie tego, jak w przyszłości będziemy budować i remontować te mieszkania. To może i na tobie oddam głos w tym temacie przyrodniczym. Wydaje mi się, że mamy przyznać się do tego, że będzie to bardzo drogo. Dlaczego drogo? Bo dużo zniszczeń i niestety nasi wrogowie niszczą wszystko, w tym też przyrodę, pozostawiając po sobie swój sprzęt wojskowy, wiele min, wiele pól uprawnych nie będą się nadawać przez jakiś czas do wykorzystania. I w zeszłym roku wróciłam z konferencji w Amsterdamie i tam ta konferencja zorganizowana przez byłego burmistrza Nowego Jorka, Michaela Bloomberga, mówią o innowacjach i mówią o tym, jak współczesne technologie pomagają uzyskać statystykę w rzeczywistym czasie, jakie są zagrożenia, jeśli chodzi na przykład o Amsterdam, problemy z wodą. Myślę, że te pieniądze, które idą na wojnę i które dostaje państwo terrorysta, który zaatakował nas, można wykorzystać te pieniądze po to, aby życie swoich obywateli zrobić lepsze, ale niestety nie ma takiego wyboru i musimy korzystać z tych pieniędzy, aby kupować broń. Więc dopóki cały świat cywilizowany pracuje nad tymi innowacjami, ja myślę, że
nasze szanse akurat polegają na tym, że a z jednej strony ta bliskość do Unii Europejskiej ma pewne standardy, normy i tak czy inaczej musimy odpowiadać tym standardom. I dobrze, że za tą perspektywą członkowstwa, otrzymania statusu kandydata jeszcze bardziej nad tym pracujemy. Druga rzecz, to o czym już wspominałam, że ludzie, którzy mieszkają za granicę, widzą inne standardy, inne zasady. Dla nich to będzie bardziej zrozumiałe, dlaczego trzeba zasadzać drzewa, a nie budować. Widzicie też, że państwo to w Warszawie, ta polityka miejska. Dla mnie to było interesujące, żeby zobaczyć, że tam, gdzie zasadzają drzewa, przywożą worki z wodą, czyli to jest taki proces, który jest zrozumiały dla całego świata. Dla nas to jest możliwość dotarcia do tych osób, którzy wcześniej tymi tematami nie interesowali się, bo to było gdzieś na poziomie rządowym, może gdzieś trochę na miejskim, ale burmistrzowie niezbyt dużo o tym rozmawiali. Ale teraz o tym będą mogli mówić zwykli ludzie. Przed inwazją rosyjską zrobiliśmy taki projekt, który nazywa się DNA miasta. To jest o ludziach, którzy robią jakieś ważne inicjatywy w swoich miastach, zmieniając środowisko życia i kilka ciekawych tematów z tym związanych. To jest ocieplanie budynków, także to, o czym opowiadała Nastia, i jakość powietrza. Ukraińcy wcześniej dość mało tym się interesowali, ale teraz jakość powietrza to jest jeden z najważniejszych tematów w naszych aplikacjach. Sprawdzamy to, bo w Ukrainie dalej mieszka bardzo dużo dzieci i maksymalnie jesteśmy zainteresowani jakością powietrza, a władze kijowskie też zaczęły zachęcać do wielu inicjatyw w zakresie terenów zielonych i nawet w czasie działań wojskowych te inicjatywy są kontynuowane. I te wspólnoty mieszkaniowe w Polsce, o ile dobrze rozumiem, jest pojęcie takich prywatnych wspólnot mieszkaniowych, gdzie jest możliwość wyboru firmy, która będzie remontować, naprawić, wszystko jest przejrzyste. W Ukrainie jest też taki odpowiednik wspólnoty mieszkaniowej, to jest bardziej skuteczny mechanizm i w czasie wojny ich liczba zwiększa się, mimo to, że ludzie wyjeżdżają do innych miast i krajów, ale ta tendencja istnieje i to jest bardzo dobra tendencja, to jest dobry znak. I także ocieplanie domów, termomodernizacja, temat taryf był bardzo polityczny i burmistrzowie i władze centralne bardzo ostrożnie traktowały ten temat, że nie należy tych stawek taryfowych zwiększać, bo to są wyborcy, ale teraz ludzie rozumieją, kiedy burmistrz pisze na swoim Facebooku, w Twitterze, na Instagramie, kto prowadzi komunikację z mieszkańcami, że prosimy o niespożywanie energii elektrycznej, bo jest duże obciążenie systemu, ludzie słuchają tego, tak robią i wydaje mi się, że ta wojna też dała nam możliwość nie tylko skierować się do rządu centralnego, do miejscowej władzy lokalnej, ale też do ludzi i niektóre rzeczy łatwiej tłumaczyć ludziom. I także zapisaliśmy też dużo nagrań z ukraińskimi burmistrzami. Tam był też burmistrz Słowotycza, miasto, które jest blisko strefy czarnobylskiej, było okupowane i w którymś momencie nie miało prądu, nie było energii elektrycznej. To było zimno wtedy, to był marzec i burmistrz tego miasta opowiadał też, że takim pozytywnym aspektem było to, że ludzie wyszli na ulicę, zaczęli palić się drewnem, przygotowywać jedzenie, rozmawiać, komunikować się ze sobą, ale później był ten straszny jeszcze zapach w ciągu tygodnia w całym mieście, a to są jakieś elementy spalania się, która to jest taki mikropyłek, który jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. I w ten sposób burmistrz, który komunikuje się z całym miastem, to jest małe miasto, około 30 tysięcy ludności, zaczął powoli opowiadać ludziom, co to jest Green Deal. I czyli takie historie też mogą prowadzić do takiej komunikacji na różnych poziomach, na poziomie samorządowym i na poziomie centralnym, władz centralnych. Taka jest rzeczywistość na Ukrainie teraz. Bardzo ciekawy przykład na takim konkrecie opowiadania o międzynarodowych umowach i tym całych wszystkich trendach. Ja chciałam się zapytać organizatorki, czy mamy chwilę czasu na pytania, bo zaczęliśmy troszeczkę później? Dobrze, czy są jakieś pytania tutaj do naszych gości? Nie? Widzę tutaj pan, tak, Aleksander? Ktoś jeszcze, żeby od razu tutaj, to może zbierzemy pytania, a potem oddamy panelistkom możliwość odpowiedzi.
Dobrochodnia, mnie nazywa to Aleksander, ja tak. Dzień dobry, jestem Aleksander, również przyjechałem z Ukrainy. Jestem panią bardzo wdzięczny za wasze pytanie, no dużo bardzo mówimy. Podzielenie się swoimi poglądami i tym, co panie nurtuje. Niestety trochę jako dziennikarz, ale chciałem powiedzieć, że Ukraina jest w tej chwili takim placem doświadczeń, eksperymentów dla całego świata, gdzie można zademonstrować osiągnięcia od Starlinków do paneli słonecznych. Wierzę w to, że wojna skończy się naszym zwycięstwem i że wszystko to pozostanie na Ukrainie. Czy macie jakieś wyobrażenie, czy też wiecie, jak to wszystko potem na Ukrainie zostanie użyte i wmontowane, funkcjonowane, żeby nie było tylko jakimś zbiorowiskiem gadżetów, które zostaną powiedzmy gdzieś powywieszane na różnych budynkach, tak by miasto nie straciło swojego charakteru, jak to będzie włączone, wmontowane w nasz pokojowe życie. To jeszcze poprosimy drugie pytanie teraz, pan z drugiej strony sali. Ja się zupełnie nie dziwię, że zagraniczni urbaniści, architekci bardzo się interesują tą kwestią odbudowy i zupełnie się nie dziwię, że niektóre z tych pomysłów, czy może nawet większość, zupełnie nie przystaje do realiów ukraińskich. Panie natomiast te realia bardzo dobrze znają. Czy w związku z tym panie mają jakieś własne wizje, konkretne wyobrażenia pewnych miejsc, miast, jak one mogą zostać odbudowane? Też w nawiązaniu być może do pewnych przykładów dobrych praktyk z innych krajów, ze świata, bo prawdopodobnie ta odbudowa powinna się odbyć według czy w zgodzie z pewną ukraińską specyfiką, która jest odrębna. Natomiast dobrym punktem wyjścia, wydaje mi się, są jednak pewne rozwiązania już istniejące za granicą. Czy są takie rozwiązania, pewne konkretne koncepcje urbanistyczne, czy jakieś rozwiązania systemowe, na które panie spoglądają ze szczególnym zainteresowaniem. Zwłaszcza pani Iryna wspominała tutaj o zielonych dachach, o termomodernizacji, o rozwoju wspólnot mieszkaniowych też. I właśnie takich kwestii to moje pytanie dotyczy. I kolejna kwestia, która mnie ciekawi, to jest taka odbudowa, ale też na poziomie społecznym. Nie samej infrastruktury, nie samej architektury, ale równolegle z tym powinny chyba też być prowadzone pewne działania społeczne w celu na przykład budowy pewnych struktur społeczności osiedlowych. Niekoniecznie wspólnot mieszkaniowych, ale może właśnie rad osiedli, czy budowania pewnego takiego społeczeństwa obywatelskiego, ale na poziomie takim bardzo lokalnym. Czy mają panie też jakieś pomysły na budowanie tego? Dobrze, proszę, to która z was chce zacząć? Irina? Pierwsze pytanie było o to, czy te wszystkie gadżety nie zostaną tylko gadżetami. Bardzo dziękuję, że pan wspomniał o tym lebedynim Jeszynie. Nie wiem, czy Polacy wiedzą nawet, co to jest. Na wielu podwórzach, wielu budynków często mamy takie niby dzieła sztuki, czyli są to takie łabędzie zbudowane z opon samochodowych. Oczywiście tutaj mówimy żartem. Sądzę, że jest to zadanie społeczności. Wszystko zależy od tego, jak dana społeczność postrzega swój komfort, co jest dla niej wygodne i korzystne, komfortowe. I myślę, że tutaj konieczna jest oczywiście możliwość zapewnienia takiego dialogu, czy też prowadzenia rozmowy w społeczności. Ukraina w tej chwili to również wielu ludzi wewnętrznie przesiedlonych, którzy
przenoszą część swojej tożsamości, swojej kultury lokalnej i to ma duży wpływ na społeczności miast i wspólnot terytorialnych. Powiedzmy, że taki umowny Lwów, czy on jest w stanie zukrainizować rosyjskojęzycznych mieszkańców wschodu Ukrainy, którzy tam osiedli, czy odwrotnie też, czy te procesy będą przeciwne. Tego nie wiemy. Zatem no, oczywiście tutaj wspólnota jest rzeczą podstawową, ale oczywiście potrzebujemy pewnych planów urbanistycznych, byśmy zdawali sobie sprawę, co jest nam gdzie potrzebne dla komfortowego życia mieszkańców. Często wspominałem tutaj program Miasta 15 minut. Jest to program francuski. Tutaj spotkałem się z tym w Amsterdamie. Pojechałam z małym dzieckiem i nie bardzo wiedziałam, jak powinnam się poruszać pomiędzy hotelami. W Google Maps pokazało mi 24 minuty, natomiast pieszo zaledwie 8. Więc musimy wszystko to uporządkować i brać pod uwagę wagę obiektów infrastruktury i budynków dla ludności. Oczywiście następnie tutaj jeszcze siła tej społeczności, społeczeństwa obywatelskiego będzie bardzo istotna w podejmowaniu decyzji. Ja myślę, że tutaj częściowo odpowiedziałem na pana pytanie, w jakiej mierze doświadczenie Zachodu będzie potrzebne na Ukrainie. Mało kto wie, ale na Ukrainie mamy bardzo dużą ilość zamków. Może nie są to tysiące, ale wiemy o kilku tych głównych. Niestety jest to związane również z tym, że są to ruiny nie zadbane. Państwo tym nie zajmowało się lub nie dysponowało środkami. Natomiast tu w Polsce widzimy, że są to rzeczy, które przedstawiają wartość dla władz publicznych. Myślę, że tego typu doświadczenia zagraniczne, również pozyskane z Francji, w których funkcjonują też to zamki będące hotelami, myślę, że będzie nam bardzo przydatne to doświadczenie, gdy Ukraina nadal pozostanie w centrum zainteresowania światowego, co pozwoli nam rozwijać turystykę i równocześnie rozwój gospodarczy. Myślę, że tę ekspertyzę architektoniczną, budowlaną, kulturową będziemy mogli również skierować ku tym obiektom niszowym, które również będą włączone w rozwój gospodarki Ukrainy. Jeżeli chodzi o zielone dachy, to częściowo już w Ukrainie dzieje się. Mamy tych pozytywnych deweloperów, którzy budowali jakieś, uwzględniali te elementy w swoich projektach. Myślę, że to powinno pozostawać pod kontrolą społeczną, tak by nie zaskakiwać ludności jakimiś takimi dysonansami, budynkami, które nie wpasowują się w otoczenie. Tak, drugie pytanie było od społeczności osiedlowej, jako te takie grupy, które mogą teraz towarzyszyć przy odbudowie, jeżeli dobrze parafrazuję. No, to też już proces. Ten proces również został już uruchomiony. Gdy wspominaliśmy o tych wspólnotach mieszkaniowych w blokach wielorodzinnych, to ci mieszkańcy właśnie budowali, tworzyli obronę terytorialną, więc stanęli w obronie obywateli. To oczywiście jest duży dowód jakichś umiejętności społecznych i tu doświadczenie koordynacji i komunikacji są bardzo duże. Drugim takim przejawem w dobrym tego słowa rozumieniu ruchów wolontariuszy to były pomoc wolontariuszy wzajemna. Często rodzina pomaga rodzinie. To oznacza zbiórki bardzo dużych środków finansowych. Ja zbieram na wojskowych, to jest nasz dzieci, które potrzebują pomocy. W ten sposób oczywiście to prowadzi do powstania jakichś społeczności niewielkich. Ja myślę, że w przyszłości te ruchy wolontariuszy będą miały znaczenie społeczne. Niekoniecznie oczywiście ono się przejawi w formie partii politycznych, ale komunikacja już następuje. Na początku wojny wszystkie te czaty, komunikacja mieszkańców bardzo szybko zaczęły funkcjonować. Mamy grupy w Facebooku,
w komunikatorze Telegram, co bardzo pomaga, wspiera funkcjonowanie społeczności. Nasza fundacja wspiera też coś, w co Państwo może nie uwierzycie, ale wojna bardzo motywuje patriotyzm. Rosyjskojęzyczni Ukraińcy zaczęli uczyć się języka ukraińskiego i mamy taki projekt Zjednoczeni, który wspiera rosyjskojęzycznych Ukraińców w przestawieniu się na język ukraiński. I to jest w formie online, jako jakaś aplikacja. W poszczególnych miastach są takie kluby rozmawiania po prostu, konwersacji, ale przy tej okazji oczywiście rozmawiają o tych sprawach, które ich łączą, czyli co możemy robić wspólnie. Jestem przedsiębiorcą, jestem aktywistą, możemy coś osiągnąć, coś zrealizować wspólnie. To też nawet ten język, nauka języka może ludzi jednoczyć. Kontynuując, chciałabym znów wrócić do pozyskiwania ekspertów zachodnich, do odbudowy Ukrainy i tutaj chciałabym znowu wrócić do sprawy niezrozumienia, czy nawet nie tego, że zachodnie propozycje nie pasują do tego, co dzieje się na Ukrainie, ale to również dotyczy zarówno jakichś bataczy, niewielkich przestrzeni, urbanistów. Książka Harvey na przykład, która została wydana na Ukrainie przed rokiem, na początku wojny zrobił taki wpis, w którym było ewidentnie widać, że zupełnie nie rozumie tego, co dzieje się na Ukrainie, nie jest gotów, nie jest przygotowany do podmiotowości Ukrainy i społeczeństwa ukraińskiego. Zatem widząc te przejawy stanowiska specjalistów zagranicznych, jestem przekonany, że musimy sami wypracować nowy język opisu naszych miast. I dziś dla mnie osobiście, gdy mówimy o przyszłości naszych miast, to zawsze dotykamy właściwie kwestii społeczności, które będą w tych miastach funkcjonowały, mieszkały, żyły. I to dotyczy przestrzeni miejskiej, bowiem przestrzeń miejska zawsze odzwierciedla stan społeczeństwa, priorytetów politycznych i tu wciąż, gdy mówimy o przyszłości, powracam do sprawy mieszkania, ponieważ mieszkalnictwo jest sektorem życia społecznego, który najbardziej ucierpiał. 18 tysięcy niskich budynków zostało zniszczonych już w tej chwili, ale oczywiście są burzone wciąż, zatem ta liczba rośnie. Większość z tych budynków to są budynki leżące w granicach miast, położone w granicach miast, więc kwestie odbudowy zawsze będą się wiązały u nas z kwestiami mieszkalnictwa. Dostępność powinna to być głównym kryterium, tak by różni ludzie z różnym poziomem dochodu mieli szansę na godne mieszkanie. Może to być oczywiście różnego rodzaju wynajem, może to być mieszkanie spółdzielcze, różnego rodzaju mieszkanie dotowane i to jest niezbędne. Mówię tutaj również o mieszkaniach socjalnych, spółdzielnie mieszkaniowe. Wszystkie te definicje i te pojęcia już mamy. Musimy je doskonalić, dopracowywać mechanizmy. Jeżeli chodzi o rozwój mieszkalnictwa socjalnego na Ukrainie, to powinna być jakaś organizacja, która będzie tym zarządzała i tutaj głównymi aktorami muszą być same miasta, które będą bardziej aktywne i będą aktywizowały również samych mieszkańców. Takie możliwości już istnieją, mamy możliwości prawne. Z drugiej strony jest to ogromne wyzwanie. Bez wsparcia centralnego rządu i bez finansowania nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Bez pomocy instytucji międzynarodowych. I teraz mówimy o trzech źródłach finansowania. To budżet państwowy, który jest niewystarczający. To jest pomoc instytucji międzynarodowych, do których też trzeba, które też trzeba traktować dość krytycznie, bo to będą kredyty, pewne odsetki, które będzie nakładać zobowiązanie na Ukrainę. To też reparacje Rosyjskiej Federacji, na które liczymy, ale wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że jutro tego nie dostaniemy. To jest możliwe w długofalowej perspektywie. Finansowanie mieszkań
mieszkań socjalnych też to ma być opracowane i nasze miasta mają stać się takimi pionierami w tym i bez pomocy centralnego rządu nie będą mogły samodzielnie tego zrobić. Musimy rozumieć, gdzie mamy odbudowywać mieszkania. To nie powinno być gdzieś w polu, oderwane od miejsc pracy, od infrastruktury socjalnej, od infrastruktury oświatowej. To jest to, o czym mówiła Iryna, o kompaktowości miast, bo ludzie potrzebują nie tylko dachu nad głową, potrzebują możliwości do pracy, wykształcenia, ochrony społecznej, rozrywki i kiedy będziemy wybierać miejsca dla tymczasowych rozwiązań lub długofalowych rozwiązań, to ma być coś, co będzie zintegrowane z miastami i ze wspólnotami. I ostatnie rzeczy, o których chcę powiedzieć, to te oddolne wspólnoty, te sąsiedzkie wspólnoty, to jest taka podstawa społeczeństwa obywatelskiego. To są mikroorganizacje, które działają w granicach jednego domu, jednego bloku, jednego osiedla. Zobaczyliśmy to w czasie wojny, że te sąsiedzkie wspólnoty stały się przede wszystkim tymi wspólnotami, które pomagały. Mamy na przykład czat sąsiadów naszej dzielnicy, naszego osiedla i w pokojowych czasach to istniało jako miejsce do pożyczenia soli lub jakichś tam narzędzi, ale w czasie wojny ten czat stał się miejscem uzyskania pomocy z rozpowszechnieniem informacji, z uzyskaniem pomocy, z ewakuacją i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Poza tym teraz w naszej organizacji przeprowadzamy badanie o tym, jak wojna wpłynęła na życie codzienne ludzi, na społeczeństwo ukraińskie i ostatnia fala tego badania zakończyła się akurat niedawno we wrześniu i jedno z pytań, jak zmieniła się komunikacja z otoczeniem, nasi respondenci powiedzieli, że poznali wreszcie swoich sąsiadów. Wreszcie ta komunikacja odbyła się, zaczęli rozmawiać z tym, kto jest obok i ta fizyczna bliskość zaczęła odgrywać bardzo ważną rolę. I bardzo bym chciała, żeby to uczucie zjednoczenia, solidarności, chęć bycia razem z innymi, pomagać innym, żeby to się zachowało i żeby na tej inicjatywie społecznej, żebyśmy mogli później wybudowywać jakiś system, który będzie mógł to wszystko wspierać i rozwijać. Dziękuję za uwagę. Ciebie, Olga, poproszę o głos trochę tytułem podsumowania, bo już widzę, że nam czas leci szybko. Tak, spróbuję zrobić pewne podsumowanie i być może trochę uzupełnić. Dodam trochę takiego sceptycznego podejścia, jeśli chodzi o to, że wspomniane technologie w pytaniach, że one pozostaną w 100% zakresie. 100% technologii raczej nie pozostanie, bo mogą przejść do wykorzystania odpłatnego, a nie mamy mechanizmów zapewnienia takiego korzystania płatnego. Mogą pozostać niektóre technologie. Niektóre technologie trzeba będzie się zastanowić, jak utrzymywać te technologie, jak to naprawić w przyszłości, jak z tego korzystać w przyszłości. To wszystko jest związane z kwestią mechanizmów finansowych, które zarówno w technologiach zielonych też niestety pracują w Ukrainie niezbyt skutecznie, niezbyt efektywnie. Jest to związane zarówno z brakiem środków, jak i z biurokratyzacją pewnych procesów, ale to też jakby temat na oddzielne spotkanie. Jeśli chodzi o ukraińskie wspólnoty, ukraińskie miasta, większość z nich uzyskało to doświadczenie po 24 lutego. To unikalne doświadczenie komunikacji kryzysowej, aby zadbać o własne bezpieczeństwo, aby zadbać o bezpieczeństwo najbliższych, aby się ewakuować, aby zadbać o swoje jakieś najbardziej niezbędne swoje potrzeby. Myślę, że w przyszłości każda gmina ma opracować taki plan wytrwałości, korzystając z własnego doświadczenia i przygotowywać się nie tylko do wojny, ale też do problemów na przykład ekologicznych, przygotowywać się do pewnych zjawisk przyrodniczych, które też mogą mieć miejsce w danej gminie. Czyli 24 lutego wtedy większość ludności ukraińskiej nauczyła się, że nie jesteśmy
że zawsze musimy być gotowi do różnych wydarzeń i mamy pewne już doświadczenie, taką listę potrzeb pierwszej kolejności, pierwszorzędnych potrzeb i taki plan ma być przygotowany w każdej gminie, bo nigdy nie wiemy, kiedy i w jakim kontekście ten plan może się przydać. Musimy próbować odbierać to, co z nami się stało, także pod względem pewnego pozytywnego doświadczenia, które pomogło nam przeżyć, ukształtować nowe umiejętności i możemy teraz już w bardziej skuteczny sposób planować, bo już przeszliśmy przez pewien etap, kiedy coś strasznego się stało. To się stało, przeżyliśmy i teraz wiemy, jak żyć dalej. Dobrze, to już powoli chyba dobiegamy do końca konferencji. Tematów było poruszonych bardzo wiele, więc chciałam wam podziękować tutaj również Fundacji Bela za zorganizowanie nam tej przestrzeni do dyskusji i mam nadzieję, że się niedługo będziemy miały okazję już spotkać w momencie, kiedy już nie będzie mowa tylko o obronności, ale już po prostu o odbudowie i będziecie nam mogły powiedzieć, jakie pomocy od was wtedy potrzebujemy. I to dziękuję wszystkim i do zobaczenia. Mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że będziemy mogli zaprosić państwa wszystkich na Ukrainę i pokazać, jak ładne będą ukraińskie odbudowane miasta i gminy. Dziękuję. Dzięki.